Skąd wziął się pomysł na tą akcję? Pomysł wziął się z potrzeby spotykania się i rozmawiania z młodymi ludźmi, bo oni tego bardzo potrzebują. Nam się wydaje, że to wszystko jest wystarczające, ale nie jest. Tak nie jest. To nie jest prawda. Młodzi ludzie potrzebują więcej czasu, który im my dorośli powinniśmy poświęcać i potrzebują rozmawiać. Jeżeli pytają mnie rodzice, mówię, ale o co panu chodzi, panie Grzegorzu? Przecież rozmawiamy codziennie z naszym dzieckiem. Byłeś w szkole tak, jest coś zadane, nie. Gdzie idziesz do kolegi, zjadłeś coś tak, kiedy wrócisz późno? Rozmawiamy. Czy to jest rozmowa, pytam? Czy to jest rozmowa i co mówi młodzież? Wy z nami nie rozmawiacie, wy do nas mówicie. Więc chodzi o to, żeby rodziców zachęcać do tego, by poświęcać czas i rozmawiać ze swoim dzieckiem. Zróbcie to państwo. Rozmawiajcie ze swoimi dziećmi, poświęcajcie im więcej czasu. To jest najważniejsza recepta w tym wspieraniu w procesie wychowawczym każdego z dzieci. Natomiast program PAD mówi o czymś jeszcze bardzo ważnym, o grupie rówieśniczej. Rodzice, podstawa, nauczyciele, policjanci, specjaliści, jak najbardziej samorządowcy, tak, Rzecznik Praw Dziecka, Marek Michalak, wszyscy rozmawiamy, ale może rozmawiać także kolega. I to jest właśnie PAD, to jest profilaktyka rówieśnicza. Ale nie rozmawiamy tylko przez samo mówienie, ale także przez sztukę, przez teatr, przez film, które oni robią, spektakle teatralne. Dzisiaj premiera w Świdnicy Sekretu, powstała kapitalna, cudownie zdolna młodzież zagrała, kapitalna świdnicka grupa PAD. Dzisiaj narodzona, profilaktyka rówieśnicza, rozmawianie młodych z młodymi, ale o wartościach, o mądrych wyborach. I o to chodzi, by dokonywać mądrych wyborów, to jest właśnie PAD. Jakie prawo dla was, według was, jest, czy jest jakieś w ogóle najważniejsze, ważniejsze, które powinno się szczególnie wyróżnić? Aniu. Ja jestem trochę skażona swoim zawodem, doświadczeniem. Ja bym chciała, żeby dzieci miały prawo do normalności, prawo do bezpiecznego życia, prawo do tego, żeby 7-miesięczne niemowlę nie miało na poręczy wózka przyczepionego tabletu. To jest przed tygodnia historia. Przerażająca. A mama przeszczęśliwa, że dziecko zasypia i dziecko, muszę wam to pokazać, dziecko robiło takie miny. Więc to było śliczne, rzeczywiście. Ja się zainteresowałam i wtedy mama podniosła ten tablecik na wózku. I ja patrzę, a tam świnka, nie Pepa, świnka, która robi prawdziwa. Ja byłam przerażona, proszę państwa. Mówię, proszę pani, ale przecież dziecko do roku uczy się emocji od matki. I ona w tym momencie przejrzała na oczy. Ja bym chciała, żeby dzieci miały prawo do rozsądnych rodziców. Żebyśmy... A ja chcę, ponieważ widzę dorosłych, to jest okropne, że ja państwa nie za bardzo widzę, ale państwo mnie widzą. Chciałabym, żeby z nami została taka pętelka, pokazuję ją wszędzie. W Sejmie zrobić nie chcieli, bo myśleli, że ich na coś wypuszczam. Ale są rodzice, niech ta pętelka idzie dalej. Zróbmy wszyscy tą pętelkę. Młodzież niech też zrobi. Kiedyś będziecie mieć dzieci. Pamięć o pętelce to cudowna rzecz. Zróbmy pętelkę. Dorotko, czy ty znasz pętelkę? No dobrze, to kicha. Dobrze, zróbmy wszyscy pętelkę i przystawmy tę pętelkę pod brodę. No nie, co ja mówiłam? Pod brodę. Proszę państwa, padłam ofiarą pętelki 5 lat temu. Żałuję, że nie 30. Gdybym pamiętała, gdybym znała pętelkę, wiele rzeczy w swoim życiu robiłabym inaczej. Pętelka pokazuje jedno. Nasze dzieci są naszym odwzorowaniem. Odwiedził pan świdnickie szkoły. I w tych szkołach zapadał pan tak zwany pad płacy. Jakby mógł nam pan przybliżyć, co to są te patrony? To jest zachęcanie dyrektorów, nauczycieli, rodziców i uczniów do tego, by sami zgłaszali taką inicjatywę, bo oni mogą jako podmioty taką inicjatywę zgłosić. Padport to miejsce, w którym będziesz czuł się bezpiecznie. Nie dryfuj, nie kombinuj z narkotykami, dopalaczami, alkoholem, przemocą. Jeżeli dryfujesz, nie wiadomo gdzie dopłyniesz, dopłyń do portu. W porcie są rodzice, nauczyciele, policjanci, osoby, które ci pomogą. Są też koledzy, przyjaciele, którzy dokonali mądrych wyborów. Port. Padport. Dopłyń do takiego portu PAD-u. Padport może powstać w każdej szkole, ma swojego kapitana i działa niezależnie jako szkoła. A wszystkie razem padporty tworzą świdnicką grupę PAD.
to, co jest najważniejsze, znaleźć sobie odwagę, żeby zacząć, bo tak naprawdę musi tę rozmowę zacząć nastolatek, bo to wy musicie być gotowi na to, żeby rodzicowi powierzyć swoją tajemnicę. Jak ja rozmawiam z dzieciakami, to one często mówią, że nie powierzą rodzicowi swojej tajemnicy, bo im nie ufają. To jest strasznie smutne. Więc odważyć się. Nie zawsze uda się powiedzieć rodzicowi. Niestety, ja bym bardzo chciała, żeby to był rodzic, ale nie zawsze to jest rodzic. Znajdźcie sobie inną dorosłą osobę. Może to jest nauczyciel, wychowawca, ksiądz, policjant, pani w bibliotece, nie wiem, ktoś, kto wydaje wam się osobą godną zaufania i zacznijcie rozmawiać z tą osobą, nim ona być może będzie pośrednikiem między wami a rodzicami, żeby was troszeczkę ochronić. Czasami dobrą metodą jest napisanie listu, takiego listu pełnego emocji, bo łatwiej jest coś napisać i wręczyć rodzicowi, niech on sobie przeczyta, przetrawi i potem on przyjdzie, przeczytałam i teraz chcę rozmawiać, bo widzę, że coś się dzieje. Rodzic też. My zawsze mówimy, że dzieci rosną, dojrzewają. My jako rodzice też dojrzewamy do roli rodziców dzieci w określonym wieku, bo najpierw mamy maluszki, potem mamy dzieci przedszkolne, fajnie się z nimi bawimy, potem mamy uczniów, a potem mamy nastolatki. I te nastolatki, po pierwsze, same nie bardzo wiedzą, co się z nimi dzieje. My też jako dorośli nie bardzo wiemy, co się z nimi dzieje, zaczynamy się od siebie oddalać. To jest bardzo niedobre, to bardzo ważne, co powiedział pan inspektor, żeby mówić sobie, że się siebie kocha nawzajem, że jesteśmy dla siebie ważni. Patrzeć sobie w oczy, jak rozmawiamy, mieć do siebie zaufanie. Ale, bo to przecież nie jest tak, że nagle my dorośli stajemy się z dnia na dzień rodzicem nastolatka. Że nagle nasze dziecko się zmieniło. To dziecko się zmienia, rodzice są bardzo nieuważni. To jest wina niestety bardzo często po naszej stronie. A które z tych spotkań z tymi uczniami zapadło panu w pamięć? Czy pojawiły się jakieś inne pytania? Absolutnie najpiękniejsze chwile to jest spotkanie w ósemce. Szkoła podstawowa nr 8 imienia Kawalerów Orderu Uśmiechu. No fantastyczne dzieciaki. Mądre wypowiedzi, bardzo duża wiedza na temat praw dziecka, a w tym właśnie kontekście Ogólnopolskiego Dnia Praw Dziecka, no byłem zauroczony. Widać, że z tymi dziećmi tam ktoś bardzo intensywnie pracuje. Te dzieci są świetnie przygotowane, bardzo mądre i naprawdę to była wielka przyjemność, ale także z harcerzami. Doceniam tutaj spotkanie w Chówcu ZHP w Świdnicy. Naprawdę to była dla mnie wielka radocha, bo sam jestem harcerzem. Wierszem kończę zawsze spotkania z rodzicami. To jest wiersz, który napisała uczennica drugiej klasy gimnazjum. I chciałabym, żeby on właściwie w każdej szkole pojawił się w takim widocznym miejscu, napisany dużymi literami, żeby rodzic jak wchodzi, żeby mógł przeczytać. Mamo, jestem, przyszłam, w szkole byłam. Mamo, pani mnie dziś pochwaliła. Tak, córeczko. Tatusiu, dostałam 5 z biologii i z matematyki. Tatusiu, mam w szkole najlepsze wyniki. Tak, córeczko. Mamo, chyba pojadę na wycieczkę. Nie wiem jeszcze gdzie, może do lasu, może nad rzeczkę. Tak, córeczko. Tato, tatuaż sobie na plecach zrobiłam. Już nie jestem ta twoja córeczka miła. Tak, córeczko. Mamo, chyba pod namiot z chłopakiem pojadę. Ale czy warto? Koleżankę zapytam o radę. Tak, córeczko. Tatusiu, czy ta gazeta jest taka ciekawa? Mamo, tato, nie mów do mnie, lecz ze mną rozmawiaj. Tak, córeczko. Mamusiu, czy komputer to twoje najmilsze już dziecko? Tak, córeczko.